17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na ziemię polskie. Na mocy tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow ZSRR zobowiązał się do zbrojnego wystąpienia przeciwko Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza znalazła się w stanie wojny z Polską. Oficjalnym powodem ataku były nieprawdziwe informacje o rozpadzie państwa polskiego i ucieczce rządu, a także konieczność ochrony mienia i życia zamieszkujących wschodnią Polskę Ukraińców i Białorusinów oraz uwalniania ludu polskiego od wojny. 80. rocznica agresji ZSRR na Polskę wypada w Dzień Zesłańców w Sybiru. Obchody odbyły się także w Lesznie i rozpoczęły się od uroczystości pod obeliskami przy ulicy Ofiar Katynia. Swoje przemowy wygłosili wiceprezydent miasta Piotr Jóźwiak oraz poseł na Sejm Jan Dziedziczak. Co roku my tutaj spotykamy się pod tymi pomnikami upamiętniającymi żołnierzy poległych na wschodzie. Upamiętniającymi także w szczególności tych, którzy wywodzili się z naszego miasta, którzy byli żołnierzami w garnizonach tutaj stacjonujących, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich czy 55 Poznańskim Pułku Piechoty. Pamiętajmy o nich, szanowni państwo, powiedziałem o Mickiewiczu i zakończę Mickiewiczem, bo jak pisał Adam Mickiewicz, nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Trwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. Cześć i chwała bohaterom. Pojawiły się również delegacje władz samorządowych, organizacji społecznych oraz uczniowie leczyńskich szkół wraz ze sztandarami. Służono kwiaty i zapalono znicze. Następnie uroczystości przeniosły się do kościoła świętego Kazimierza, gdzie o godzinie 14 odbyła się msza święta w intencji pomordowanych ofiar Golgoty Wschodu i zesłańców Sybiru. Kolejnym punktem obchodów było uroczyste spotkanie pod tablicą Sybiraków i przy pomniku Matki Sybiraczki. Tam również głos zabrali Piotr Jóźwiak, Jan Dziedziczak oraz Janina Tonicka, prezes zarządu oddziału Związku Sybiraków w Lesznie.